Hej, witajcie w ten paskudny jesienny dzień w środku lata. Jest 14 stopni, więc musiałem się ubrać na długo. Nie wiem, to jest jakieś nieporozumienie. Pogoda w Polsce zmienia się jak w kalejdoskopie. I szczerze mówiąc, czuję to. Jestem chyba tym meteopatą, czy cokolwiek. Strasznie czuję zmiany pogody. I jak się ma jeszcze niski puls spoczynkowy na poziomie 40, to jest po prostu spadek ciśnienia i bez kawy nie da rady. Ale dzisiaj nie o pogodzie, tylko dzisiaj podsumowanie mikro wyprawy weekendowej, która poszła naprawdę fajnie. Podsumowanie tego, co się sprawdziło, co można jeszcze doszlifować. I jedziemy. Jesteśmy w Okunince, lubelskim, Las Vegas, Lubelszczyzny. Las Vegas, Lubelszczyzny. A co się dzieje w Vegas, zostaje w Vegas. Więc dojechaliśmy na miejsce. Tarp rozbity, siedzę sobie w tarpie. Tarp rozbiłem na... Znaczy za konstrukcję posłużył rower. I sprawdza się to prześwietnie. Tutaj mam w ogóle szafeczkę, czyli podsiodłówkę. Picie. I jest dobrze, jest fajnie. Leżę sobie na moim Bivi. To jest to Bivi, które będę jeszcze pokazywał. Służy, to jest taki ala śpiwór, mata samopompująca jest już napompowana, jest naprawdę wygodnie. Jest tu masę miejsca w ogóle. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Tu jest miejsca na drugą osobę jeszcze spokojnie. No i mogę sobie serwisować przerzutkę, smarować łańcuch. Jest dobrze, 120 km. Ten rower ważył około 16 kilo. Średnia prędkość, z jaką się poruszaliśmy, wyszła na poziomie 28 km na godzinę. Takim czołgiem załadowanym w to wszystko, co widzieliście, i pełną podsiodłówką, co razem dało naprawdę dużą masę. Więc się zdziwiłem. W ogóle naprawdę szybko dojechaliśmy. Jechało się wygodnie na czterdziechach, na grubych oponach. I cóż, czas spać, a jutro z rana powrót. Mikrowyprawa. W ogóle rozbiliśmy się na polu namiotowym. Nie chciało nam się szukać w dziczy jakiegoś miejsca, gdzie można się rozbić. Więc jest łazieneczka, jest cywilizacja. Są imprezy. No, to tyle. Okej, jeżeli chodzi o podsumowanie mikrowyprawy weekendowej, jeżeli chodzi o sprzęt, muszę powiedzieć, że wszystko zadziałało tak, jak powinno. Rower prowadził się wyśmienicie. Głównie ze względu chyba na to, że tak jak wspominałem wcześniej, ten pakunek jest umieszczony nisko. Naprawdę prowadziło się ten rower stabilnie, nawet przez piasek. Oczywiście pomogły też 40 mm grubaśne oponki. Naprawdę rower prowadził się prześwietnie. I szok, bo w ogóle ten rower z ekwipunkiem, jak go zważyłem po powrocie, waży, i z pełnymi bidonami, waży 18 kilo, ponad 18 kilo, więc jest to ciężki sprzęt, ale
udało się z co prawda troszkę taką wyższą mocą, nie była to moc na poziomie takiej wyprawy, takiej wycieczki, tylko była troszkę tempo było trochę takie, no pewnie za mocne, jeżeli chodzi o wycieczkowe jeżdżenie, ale przez tam 120 km udało się zrobić średnią 28 km na godzinę na 18-kilowym sprzęcie, więc jest dobrze. I to było tak mniej więcej 50 na 50 dróg gravelowych i dziurawego asfaltu. Był też dobry asfalt, ale większość była dziurawa. Więc jestem bardzo zadowolony z efektu. I to, co bym zmienił, właściwie chyba niczego bym nie zmienił. Spało się naprawdę dobrze, jeżeli chodzi o śpiworek Bivi, bo to jest taki Bivi śpiworek. Zaraz wam pokażę, jak to mniej więcej wygląda. To w ogóle większość tych akcesoriów, które mam, kupiłem w sklepie Gryf Militaria. Polecam sprawdzić. Wrzucę wam jakiś link w opisie. Teraz tak, to jest w ogóle taki nieprzemakalny worek Sankpika, który kupiłem oddzielnie, a w środku Sankpik Jungle Bag i bardzo mi się podoba ta opcja moskitiery. To wygląda tak, to się tam dalej rozwija, tak jak zwykły śpiworek, natomiast tutaj mamy tą siatkę zabezpieczającą przed owadami, w którą możemy się zapiąć. Możemy to sobie ściągnąć na siebie. Ogólnie do tego Bivi dostępny jest jeszcze taki wkład na niższe temperatury. To można sobie w ogóle zaczepić i mamy tą siateczkę taką w takiej formie. Ja nawet tego nie zaczepiałem, po prostu zakryłem się tym w ten sposób i działało, spisywało się ok. Fajna sprawa, jeżeli chodzi o koszyki z tymi paskami, koszyki Taupika spisały się naprawdę świetnie. Są lekkie, są stabilne, nic się nie obluzowało tutaj. Tu mamy śrubkę i to trzymało się naprawdę świetnie. Zapomniałem w ogóle, że je mam tutaj, bo całość była zasłonięta przez matę samopompującą, którą też wam zaraz pokażę. Także świetna sprawa. Nic się nie telepało, nie ruszało. Naprawdę fajnie się to spisywało. Tarpa nie będę pokazywał, bo tarp to w ogóle jest, wiadomo, kawałek plandeki i tyle. Teraz jeżeli chodzi o matę samopompującą, ktoś tutaj pytał, czy te paski nie są założone w drugą stronę. Wydaje mi się, że nie, bo to spisuje się tak, jak powinno się spisywać. One trzymają całość i stabilizują. Naprawdę trzymała się ona stabilnie. Teraz spróbuję to wszystko rozpiąć. Okej. Mata samopompująca. Kilka osób mówiło, że lepiej jest mieć materac taki pompowany, dmuchany. Nie wiem, ale ja nie lubię materacy, dlatego że takich grubszych, dlatego że czuję się na nich jak pijany. Natomiast ta mata spisała się naprawdę fajnie i jest przede wszystkim bardzo leciutka. No i jest pomarańczowa, halo, jest pomarańczowa, no wiadomo, nie? Mata wygląda w ten sposób. W momencie, kiedy sobie ją odkręcimy, to ona się pompuje. Nabiera powietrza. Trochę nabiera powietrza, oczywiście resztę musimy dopompować. Spało mi się na niej naprawdę wygodnie. Mogłaby być trochę szersza tutaj jednak, bo ona się zwęża tu, gdzie mamy nogi. Mogłaby być po całości tej szerokości, nie przeszkadzałoby mi to. Natomiast jeżeli chodzi o różnicę w porównaniu z takim pompowanym materacem, jest naprawdę leciutka. Ona jest bardzo lekka, więc jeżeli chodzi o ekwipunek, o jazdę na rowerze, to ma znaczenie. I tak całość wyszła na poziomie 18 kg, więc dla mnie to jest szok, ale trzeba oszczędzać cenne gramy i kilogramy.
Więc bardzo fajna sprawa. Również kupiona w sklepie Gryf Militaria. Co jeszcze? Torebka, wiadomo. Przekąski, kluczyki, drobne rzeczy. Torba podsiodłowa. Przewspaniała. Dalej mówię, że jest przewspaniała. Była naprawdę stabilna. Była... no, spisała się tak, jak powinno się spisać. Naprawdę fajnie się z nią jechało. Jestem bardzo zadowolony, jeżeli chodzi o wyposażenie. Może zabrakło kilku drobiazgów kempingowych, ale właśnie po to robi się mikrowyprawy, żeby nabrać trochę doświadczenia, żeby sprawdzić, co jest ok, co jest nie ok. Dla mnie większość rzeczy na szczęście wyszła na plus. I cóż, i może niedługo uda się zorganizować trochę dłuższą wyprawę. Zobaczymy, na co czas pozwoli. Póki co dzięki za oglądanie. Czołem. Hej.